Witam serdecznie, witam gorąco wszystkich systemowców systemu miłości. No kochani, jestem po raz kolejny tutaj z wami z tymi swoimi przemyśleniami i pogadankami na temat systemu mi miłości dzisiaj nie będzie audiobooka, będzie właśnie kolejna taka chwilowa pogadanka. Kiedy będzie następny, to nie wiem, bo teraz jeszcze właśnie w stronę tych audiobooków będę chciał. Kolejne części robić, czytać, także proszę o wyrozumiałość, w związku z tym, że właśnie robię to też pierwszy raz w życiu i uczę się tego. Skąd taka decyzja, właśnie, żeby to zrobić, bo wyszło coś takiego, że już wszystko było wgrane fajnie na YouTube, można było fajnie słuchać, a tu nagle zniknęło w związku z prawami autorskimi. Także. Zrobimy to po swojemu jako systemowcy bez żadnych praw. Nie wiem, jak to nazwać, dla każdego po prostu za darmo. Ja też tutaj nie chcę żadnych jakichś tam korzyści materialnych z tego tytułu. Aczkolwiek, no, tak patrząc sprzętowo, no to ja też słyszę, że tam jest za cicho. Jak to podgłosić bardziej, to nie wiem. Wcześniej tam próbowałem jakoś tam programem jeszcze podgłosić troszeczkę. Ale powiem Wam, że. Nie robię tego też na jakimś tam bardzo, bardzo, bardzo profesjonalnym studyjnym sprzęcie, bo, no bo nie mam takie, takowego, więc no przydałby się mikrofon studyjny, przydałby się jakiś a, interfejs, ale to może kiedyś tam z biegiem czasu. Czas pokaże, jak to będzie. No to W tą stronę będziemy szli w najbliższym czasie, także nie będę się już tak często odzywał. Może to jest teraz, nie wiem. Następnym razem może się odezwę za dwa lub za trzy miesiące. Teraz też tak w związku z tym, że się nie odzywałem, taka troszeczkę trudniejsza sytuacja tam w życiu mnie tam spotkała. Niektóre osoby wiedzą, nie chcę tutaj może tak bardzo, a może wam powiem. Była okazja, była okazja, żeby żoneczka właśnie zmieniła pracę w mojej firmie, gdzie pracuję. No i myślałem, że to będzie stanowisko dla niej. Jak się okazało też w praniu, nie wszystko nam powiedzieli i okazało się całkiem co innego, niż jest. Niż, niż po prostu wygląda całkiem co innego, z drugiej strony, mając młodszą córkę, która w domu ma tam 11 lat, to nie chcemy, żeby stale się działa sama w domu. A tutaj... Też nie od razu, tylko dopiero w praniu się dowiedzieliśmy, że ma być tydzień na rano, dwa tygodnie drugiej zmiany. No to, 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 to troszeczkę nie, nie w tą stronę, żeby córka dwa tygodnie sama siedziała czasami w domu bez rodziców, więc nie halo w tą stronę. No i w związku z tym też cały czas modlę się do ojca Ojcapio, żeby pomógł wyprostować tą sytuację. Niekoniecznie w tej pracy, ale wiadomo znaleźć lepszą, inną. Dobrze, kochani, teraz przygotowałem sobie kilka punkcików i w związku z tym to zacznę od takiego, Wiesiu też wiele razy mówi, że jest dużo po prostu ezoteryki w sieci, w internecie. Konsekwencje tego mogą być takie, jak na przykład, jak się ktoś za dużo nasłucha tego, że nie tak żyjemy, nie w tym systemie, trzeba z tego systemu wyjść. No, wiemy, że jest kulawy, że jest nie taki, że wszystko jest nie tak. Przecież sami próbujemy, ja też sam próbuję. Na początek zmieniłem, po prostu odciąłem się już od ciepłej wody w bloku. Założyłem sobie boiler jakiś tam nowoczesny, ma sam się dopasowywać do naszych potrzeb zobaczymy, no myślę, że wyjdzie taniej, gdzie płaciłem już za miesiąc za samą ciepłą wodę 420 zł, no troszeczkę przegięcie. Myślę, że bojlerem miesiąc wyjdzie mi 200 zł, max. No ale dobra, w tą stronę azoteryki, że w sieci jest, więc <coughs> żebyśmy może wszyscy wiemy, że system jest kulawy i Nadaje się do zmiany, ale trzeba go jedynie zmieniać, wprowadzając właśnie w swoim sercu duchowość, otwierać się na tą duchowość. I najlepiej, właśnie jak to wie się, na Wiesi Rynkach mówi: najlepiej, żeby to był właśnie system miłości. To wtedy miłość przecież krzywdy nie zrobi nie tylko sobie, ale też drugiemu w ogóle, bo miłość nie potrafi krzywdzić. No i takie są tego konsekwencje, właśnie, że. Jak będziemy szli kochani, w stronę systemu miłości, w stronę zmieniania wszystkiego, to nie tak, że na hura, bo potrzebne są rozmowy. Wiadomo, że zmiany są konieczne i potrzebne. Ale żeby tak nie na hura, bo możemy po prostu źle skończyć. Może się to skończyć jakimiś sądami, jakimiś chorobami psychicznymi, jakąś tam windykacją, więc no, trzeba to wszystko jakoś bardzo powoli, dużo rozmawiać, wprowadzać jakoś po prostu delikatnie te zmiany, a nie, że od razu nie płacić, bo nie muszę, no. Trzeba jakoś to wszystko, wi wiadomo, że opłaty są takie drogie, jakie są. W tych wszystkich zmianach <coughs> wydaje też mi się, jak Wiesiu wiele razy mówił, że jak to wszystko będzie się działo kto będzie przy pióro to na kromkę chleba nie zabraknie więc trzymamy się cały czas tego i pamiętajmy o tym więc kochani no to tutaj sobie teraz czytam właśnie co ja tutaj zapisałem właśnie jeśli chodzi o zmianę to najlepiej żeby to był właśnie system miłości bo konsekwencje właśnie w systemie miłości to będą tylko dobre miłe czyniące korzyści nie tylko sobie ale wszystkim wokół Tutaj, tak sobie jeszcze tak czytam, co zapisałem. Jeśli tego nie ma, to znaczy, że cały czas właśnie idę w poszukiwaniu tej prawdy. No i lepiej właśnie jakby zahaczyć właśnie o ten system miłości, i w tą stronę odczuwania swojego serca, właśnie iść. Jak już też wcześniej mówiłem. Na początku tej drogi jest ważne wybaczanie, ale nie tylko wybaczanie wszystkim wokół, którzy tam coś tam albo mi zrobili, albo ja im zrobiłem, ale też wybaczyć samemu sobie, że no niestety dałem się w tą, jakby to powiedzieć, genetyczną zagwostkę tego świata, czyli człowieczeństwo. Sami widzimy, że wiele razy nie tak tutaj powinno być, więc... Szukajmy, idźmy w stronę dobra, w stronę systemu miłości, w stronę, w stronę po prostu miłości, no i wszystko samo się jakoś będzie po prostu odwracać. No. A jeszcze tutaj, właśnie takie zdanie, mam fajne zapisanie, zapisane, bo te zdania sobie czasami tam takie dobre myśli zapisuję, nawet będąc w pracy, szybko w notatnik do telefonu i. I takie zdania właśnie myśli na to, żeby właśnie taką pogadankę później Wam przygotować, to właśnie sobie przygotowuję. Więc w związku z tym teraz tutaj takie zdanie: jeśli coś jest dobre, to dasz taki przykład, że inni sami Cię zauważą, będą pytać, będą szukać. Więc róbmy wszystko w dobrą stronę, żeby to było właśnie na odczuwaniu serca w dobrą stronę. O polityce właśnie nie będę tutaj mówić. ja się mówi, to wystarczy. Ezoteryczny świat. Jeszcze właśnie taka moja drobna uwaga właśnie w tą stronę tej ezotryki. Nie wiem, jak to nazwać, może kłamstwa tego świata. Bo taki przykład. Wyświetlenia uwiesia po tygodniu czy po dwóch. To jest 1300-1500 po tygodniu, po dwóch. A tymczasem na przykład jak ktoś tam wyskoczy wielki jasnowic już nie będę tam, bo nie chcę obrażać, to nie chodzi o jakieś tam obrażanie, ale po dwóch tygodniach mamy na przykład 180 tysięcy wyświetleń. No, czy to robi system, sztuczna inteligencja, czy, czy jak to idzie? Nie wiem. Dobra, czy tam dalej, co tutaj teraz? <laughs> Chodzi właśnie o to, żeby się uświadamiać, że tylko miłość przynosi korzyści. Nawet wtedy, gdy coś słabo wychodzi, to starać się, jak to Wiesiu mówi, te akty strzeliste, myśli kierować w górę, do nieba. Też Wiesiu, fajnie to ująłeś ostatnio, że wszystko robię dla nieba. No tak, staram się, może nie zawsze wychodzi, też nie chcę tutaj mówić. Ale no, przypomnę, zapraszam również, jak ktoś nie ma, do, do subskrypcji właśnie kanału Info Serca. No i kochani, tam na tym pierwszym wprowadzeniu podzieliłem się z wami tą, tą sytuacją, która mnie spotkała, a że miałem właśnie zaszczyt przez chwilę pobyć po może w, przy ojcu Pio, bo nie wiem, jak to nazwać, do dzisiaj to, co się stało, no ale... Z biegiem czasu rozumiem, dlaczego właśnie w tą stronę, żeby otwierać serca Wasze na, na system miłości. Może właśnie do tego tu jestem potrzebny, jeszcze, żeby właśnie pomagać jak, jak się da. Ale też chcę zaznaczyć taką rzecz, że właśnie poprzez coś takiego, że doświadczyłem właśnie możliwości pobycia przez chwilę z Ojcem Pio, nie chcę powiedzieć coś takiego, że jestem lepszy od kogoś. Absolutnie. Wszyscy jesteśmy tacy sami dla Boga. Tak samo nas kocha, tak samo bardzo zależy jemu na każdym z nas. Nie, że ktoś tam doznał jakiegoś tam oświecenia, obudzenia, czy, czy jak to się tam nazywa, każdy może nazwać to sobie po swojemu. Ale chcę, chciałbym jeszcze właśnie uświadomić tutaj właśnie w tym wszystkim. Ci, którzy nie wiedzą, to odsyłam właśnie do wysłuchania na kanale Info z Serca właśnie pierwszego odcinka. Co tam mi się tak naprawdę przydarzyło, zdania w ogóle nie zmienię, bo cały czas, cały czas nie mogę, jakby to powiedzieć, myśli zebrać, dlaczego się to stało. No ale dzisiaj wiem, że, że może jestem tu po to, żeby każdemu z was powiedzieć, Bóg cię kocha i tak naprawdę Bóg nas kocha wszystkich jednakowo i właśnie taką miłością powinniśmy tutaj się darzyć my nawzajem, o czym właśnie wiele razy na Wiesiorynkach słyszę u Wiesia. Że musimy się kochać jednakowo. Miłość musi być do Boga, bo on jest czystą miłością, absolutną miłością, przepiękną miłością. No, nie potrafię wyrazić, nie potrafiłbym tutaj ludzkimi słowami powiedzieć, jak ta miłość jest wspaniała. No, zachęcam kochani, właśnie poprzez Wiesiorynki do powrotu do domu, do nieba, bo się właśnie w tą stronę nas kieruje. A jeśli chodzi o właśnie takie programowania nas, które mieliśmy do tej pory poprzez różne religie, różne jakby to powiedzieć jakby i nawet czasami nieświadomie przez naszych rodziców byliśmy może nie tyle, nie chcę tutaj obrażać, ale czasami może też przez ich niewiedzę byliśmy nie tyle co wychowywani, ale pro programowani na jakiś tam styl życia. Więc tak naprawdę to. Hmm, właśnie. Ojczulek bardzo fajnie Wiesiowi powiedział, że jeszcze w piekle nikogo nie widziałem. A mi się tutaj też mam taki punkcik przypomniał, jak córka wróciła ze szkoły, i no, odnośnie systemu nauczania, chcę znowu tutaj drodzy nauczyciele, drodzy katecheci, no. Piekła nie ma. Po prostu nie ma piekło, możemy sobie stworzyć tutaj na Ziemi. Jedynie, zobaczcie teraz na, za naszą tutaj wschodnią granicą, jakie piekło jeden, jeden człowiek drugiemu po prostu wyrządza. No, więc. Córka wróciła ze szkoły i popakała mi się, bo pani powiedziała, że jak coś tam się nie nauczy, czy coś tam, coś tam, coś tam. No, to pójdą do piekła. Straszenie już programowanie od najmłodszych lat dzieci, że pójdą do piekła, jak coś tego, jak coś nie tak. Jeszcze przypomnę, właśnie odnośnie tych komunii. Choćby 100 tysięcy komunii przyjął. Nic ci to nie da, jeśli nie jesteś dobry i nie idziesz w stronę systemu miłości, czyli odczuwania sercem czynienia dobra. Do czego wszystkich właśnie zachęcam, bo co ja mogę tutaj więcej powiedzieć, kochani, no chcę być takim, taką odnogą właśnie z systemu miłości, wiesiorynek, wiesia. Takim kolejnym może również bardzo fajnie prowadzi, zapomnę, Mirek Sobczyk w drodze do nieba. Ostatni odcinek mam właśnie jeszcze do odsłuchania. To pewnie dzisiaj będę odsłuchiwał razem z poprzednią wczorajszą wieczorem, bo mam taką możliwość, że w pracy podczas pracowania mogę sobie tam na słuchawkach odsłuchać. No i, kochani, chcę tutaj powiedzieć właśnie, że takie programowanie nas to nie straszmy przede wszystkim, bo poprzez właśnie ten strach chcą nami manipulować. Przede wszystkim nie dajmy się przestraszyć. To jest ważne, żeby za zachować właśnie ten spokój, pokój, bo spokój jest właśnie też najważniejszy w tej całej miłości, w tym systemie miłości, bo przecież każdy tutaj, Wiesiu też o tym wiele razy mówi, każdy chce spokoju. Więc kochani, wracamy poprzez Wiesiorynki, poprzez system miłości, wracamy do domu, poza programami kieruje nami miłość, wybaczanie i dobro ogólnie. Więc pamiętajcie jeszcze, tak tutaj teraz mi ta myśl przyszła z powrotem, nie czuję się lepszy od kogokolwiek. To tak od siebie, właśnie, bo może właśnie tutaj mam zaświadczyć, że chociaż niebo dla każdego znaczy coś innego tutaj na ziemi, to po tamtej stronie jest pięknie i Bóg wszystkich kocha jednakowo, to, to mogę zapewnić na, na milion procent. A to, czy wrócimy teraz, czy po następnych wcieleniach, to tylko od nas zależy. Więc, kochani, też myślałem o czymś takim, gdzie. Tutaj już przechodzę do kolejnego punkcika. Nie podaję Wam ich ile, tylko tak sobie tak z telefonu przesuwam i, i czytam. No to zostały mi ostatnie dwa. Ja tutaj już gadam do Was około 16 minut, dobra. Nie wiem, jak, jak długie będzie tutaj. To, to, nagranie, ale po prostu tak to, co serce na myśl tutaj ślita na język, więc chciałem się po prostu tymi myślami z wami podzielić teraz, dzisiaj. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze przed pracą to wrzucić na YouTube, Wiesiu tam pewnie udostępni, żebyście mogli sobie odsłuchać, no i dobrze poprzez czaty facebookowe tam zacząłem pisać i rozmawiać z pewnym panem Krzyśkiem, kolejnym Krzyśkiem. Nie tym naszym fajnym kierowcą autobusu, który też jest aniołem. Tylko z innym Krzyśkiem, więc no, Krzysiek też tam szukał, zaczął szukać właśnie w stronę, w stronę systemu miłości, w stronę, po tych wiesiorynkach otwierało mu się serducho. To, co mogłem, to też tak po prostu telefonicznie, nie wiem, nakierowywałem właśnie w stronę otwierania się na czucie sercem i też, i też bardzo fajnie poświadczał wiele razy, że czuję to, co Wiesiu mówi, to mi się bardzo podobało. Ale też miał, no może Krzysiu, może nie będę mówił tutaj Twojego nazwiska, więc mi się wydaje, że anonimowo mogę to powiedzieć, że też chciałeś iść po prostu do, do spowiedzi. No to powiedziałem ci, że no pewnie, że idź, spróbuj, ale nie wiem, czy ksiądz będzie umiał Ci pomóc w tej sprawie. No bo ja też kiedyś byłem u spowiedzi i no nie potrafił mi pomóc, nie potrafił mi odpowiedzieć, a jak zacząłem temat reinkarnacji, to. Teraz tutaj do Was, jak nas spowiedzi mówię, to powiedział tylko takie zdanie, że Kościół tego nie uznaje. No i nie ma tematu. Więc jak będziesz ktokolwiek, czy ty, czy Krzysiu, właśnie, czy ktokolwiek inny, to ja już się z takim czymś spotkałem, że Kościół tego nie uznaje. No ale Wiesiu mówi, że wszystko się zmieni, że Kościół przejdzie olbrzymią transformację, zajdą ogromne zmiany, więc. Będąc przy ojcu Pio, to wiemy, że to jest prawda i to przyjdzie na to czas. Dobrze, kochani. No to teraz też tutaj myślałem właśnie o tych, o tych rozmowach telefonicznych, no to, że mógłbym czasami od czasu do czasu z kimś tam pogadać, jak ktoś tam zamailuje do mnie ale w związku z tymi teraz właśnie audiobookami, to nie wiem, czy będzie na to czas, ale jak ktoś będzie miał taką potrzebę, to może tam na maila, info z serca, zostawić jakąś tam wiadomość, może się odezwę, jak będzie czas. Jak będzie czas, to na pewno się odezwę. Na pewno będę chciał się teraz bardzo skupiać na tym audiobooku, żeby dopiąć, dopiąć to do końca. Jak długo to potrwa, to nie wiem. No, mówię, jeżeli komuś tam nie pasuje, że głośność jest, bo mi samemu jest troszeczkę za cicho. No, mógłbym to zrobić głośniej, ale nie mam tam zbytnio sprzętu, żeby to po prostu. No, mówię, może z biegiem czasu zdarzy się tak, że jakoś tam pieniążki się znajdą, to po prostu kupię mikrofon studyjny, kupię jakiś interfejs audio, i może troszeczkę lepiej to będzie, bo na tę chwilę nagrywam to na, na mikrofonie takim dośpiewania kierunkowym, więc on się, no nadaje się, jak słyszycie, ale efekt mógłby być jeszcze lepszy. No, dobra, no to, no to tyle właśnie z tymi rozmowami, to powiedziałem. Chciałbym powiedzieć, kiedyś tam modliliśmy się za mojego kolegi synka, Mikołajka, no to tak widzę, że jego mama czasami tam na na Facebooku posty też udostępnia, jak Mikołaj się czuje. Też rozmawiałem w pracy z jego tatą, bo miałem taką sytuację, że naprawiał mi maszynę, bo jest mechanikiem. Więc była taka chwila, że zapytałem się, jak tam młody się czuje, jak tam dochodzi do zdrowia, bo bardzo się za niego modlę. I... No i chciałbym, żeby wiadomo, żeby było lepiej. nie? No to od ojca usłyszałem takie zdanie, kochani, że co my możemy. My się tak naprawdę na tych wszystkich wynikach nie znamy, tylko możemy się przyglądać i modlić się, żeby było lepiej. Więc my jako systemowcy, kochani, dalej modlimy się, żeby było lepiej, bo ostatnimi czasy te wyniki właśnie są lepsze, że Mikołajek nie musi przebywać tyle w szpitalu, tylko właśnie z rodzicami w domu. A jak przypomnę właśnie kolegi właśnie, pierwsze dziecko miało tą samą chorobę i zmarło kilka lat temu. Teraz po tej całej akcji urodził się kolejny synek. Tam była córeczka, teraz urodził się synek. No i po dwóch latach, chyba czy po trzech, już teraz nie wiem ile ten młody ma lat. No zachorował na to samo. No. no. Papuszki dają tutaj znać, żebyśmy się pomodlili. To może pomódlmy się. Tak przez chwilę, w tej intencji, żeby było tylko lepiej. No i niech, wiadomo nie, bo niech pomaga każdemu według swojego uznania tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna. Ojcze Pio, pomagaj. Dobrze, kochani. 22 minutki. Powoli będę kończyć. No, jeszcze chciałbym podziękować za wszelką pomoc. Którą od Was otrzymuję. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Zapraszam do subskrypcji kanału InfoSerca. Dziękuję za wszystkie miłe komentarze. Tak jak też w związku z tym audiobookiem. Będziemy przeplatać się z żonką, żeby to szybciej może poszło. No, tylko no mówię, no nie jesteśmy jakimiś tam profesjonalistami, tylko tak od siebie z serca to po prostu, żeby nie było żadnych praw autorskich, żeby tego nikt nie musiał po prostu kasować. Niech to jest po prostu dla wszystkich aniołów, którzy chcą wrócić do domu i właśnie w tą stronę, żeby jak najwięcej nas było, żebyśmy wracali, bo tutaj sami widzimy, jest rdza, są choroby, są wojny, no i po co to wszystko? Jest kurz, <noise> po tym wszystkim jest potem kurz. Który też trzeba sprzątać. No. A tam jest tylko super. Więc, kochani, dobrze, powoli już będę kończyć. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, niech się darzy. Radości, miłości, ofitości, wszystkiego, co tam sobie wymarzycie. Przede wszystkim zdrówka. To jest też najważniejsze tutaj. No i tak mi się jeszcze przypomniało. Te dwa jajka dziennie. Ja tam staram się, ale nie zawsze mi wychodzi, że codziennie tam te dwa jajka zjem, ale staram się. Bo jest dużo wartości odżywczych, jak to wie się mówi, właśnie w jajku. A teraz zbliżają się święta, gdzie tych jajek będzie dużo. Pewnie do świąt już się kochani nie odezwę do Was, tylko postaram się jakieś tam audiobooki jeszcze wrzucać. Na pewno jutro, no nie wiem czy na pewno jutro, ale będę starał się, żeby jutro zrobić kolejną część. Więc w miarę możliwości, jak już jakieś tam nagranie będzie, to będziemy po prostu wrzucać. Potem Wiesiu to wszystko kopiuje do siebie i wrzuca na swój kanał, ja u siebie usuwam. No. Więc, kochani, wszystkiego dobrego również na, na święta, przeżywania tych świąt, odrodzenia naszych serc w stronę systemu miłości. No. Na temat tych punkcików, tam religii, to wszystko Wiesiu o tym mówi, jak to było. Tutaj nie będę się powtarzać, więc, kochani, otwieramy nasze sertucha w stronę systemu miłości. A ja wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję za wszelką pomoc. No i, no i tyle. Do następnego razu. Cześć, kochani.